Czy są na sali project managerowie? Ta prezentacja może być głównie dla was. Moi drodzy, witam was. Projekty informatyczne, ich prowadzenie to jest jakby płynięcie rzeką. Jest to podróż przez emocje, pełna meandrów, rozwiązywania problemów, mitygacji ryzyk. To twarda wiedza merytoryczna, ale też, a może przede wszystkim, ludzie, którzy za nią stoją. Nazywam się Piotr Karpiński, reprezentuję firmę Athena z nieodległego tutaj Sopotu. W dzisiejszej prezentacji będę rozmawiał właśnie o aspektach ludzkich prowadzonych projektów informatycznych, dla których w ostatnich latach być może lepszą interpretacją graficzną byłaby rzeka górska. W swojej karierze poprowadziłem kilkadziesiąt projektów informatycznych różnej wielkości, od tych małych przez średnie aż do dużych programów, które wdrażały jednocześnie kilkanaście różnych rozwiązań systemów IT. Za każdym razem byłoby to trochę inne przedsięwzięcie. Nawiązując do tematyki kajakarstwa górskiego, płynęliśmy trochę innym torem, a często odnotowaliśmy zwroty, były też takie zwroty o 180 stopni. Obecnie jestem szefem biura produkcyjnego odpowiedzialnego za software. Z roku na rok rosną wymagania, coraz ambitniejsze cele stawiane są naszym projektom. Nasi pracownicy jednak cenią przede wszystkim poukładany świat. Poukładany świat zadań, gdzie wymienność, realizacja jednocześnie różnych zadań jest postrzegana negatywnie. A taka sytuacja jak trwałe zachwianie równowagi życia zawodowego i prywatnego może się kończyć dla mnie jako pracodawcy negatywnie. Dlatego też project managerowie w ostatnim czasie pracują, jakby balansowali na linii. Na linię, która prowadzi ich do sukcesu danego przedsięwzięcia. Uginają się z jednej strony pod bardzo ambitnymi oczekiwaniami biznesu, ambitnych celach, a z drugiej strony pod pewną odpowiedzialnością za ludzi, których prowadzą przez tą linię. Ponieważ dla ludzi znajdujących się w zespole projektowym taki projekt to jest tylko przystanek w ich karierze i oczekują od tego projektu rozwoju. To sprawia, że project managerowie coraz częściej testują, a tam gdzie można negocjują ograniczenia projektowe. Jak wiecie, są na sali project managerowie, każdy projekt to są głównie ograniczenia, w których właśnie realizuje swoje cele. Dlatego negocjując i testując te ograniczenia, project managerowie wychodzą jakby poza barierę. I gdybym tutaj dzisiaj przeprowadził ankietę i zapytał was, jak często w ostatnim okresie byliście świadkami przesunięć projektu, jeżeli chodzi o terminy, zakres, ja myślę, że ta liczba byłaby duża. A moją pewność czerpię ze statystyk. Statystyk światowych, chociażby The Standish Group, zapewne wam znana organizacja, która rok do roku ankietuje, jak idą projekty. Mniej niż 30% udaje się w pełni. Co to znaczy w pełni? To znaczy, że wyczerpane są w pełni zrealizowane wszystkie główne cele tego projektu. Słuchajcie, to jest bardzo zła liczba. Nie możemy być z niej zadowoleni jako profesjonaliści IT, a na pewno nie są z niej zadowoleni nasi klienci. To, co możemy więc zrobić, to jest zmiana. To jest poprawa, a może nawet naprawa tego, w jaki sposób pracujemy. Najłatwiej zacząć od rzeczy znanych. Te, które to są metody, narzędzia, które zastosował już ktoś wcześniej i zyskał jakiś udokumentowany sukces. Coraz częściej ostatnio mówi się o metodykach zwinnych prowadzenia projektów lub ich hybrydach z metodami tradycyjnymi. Należy jednak pamiętać, że są pewne ograniczenia biznesowe. Nie wszędzie można te metodyki stosować.
Bardzo często idziemy też w kierunku prototypowania user experience design. To jest bardzo fajna metoda, narzędzie wytwarzania, dzięki któremu klient, czy też nasz partner, szybciej i pełniej rozpoznaje, w jaki sposób my, wytwórcy, interpretujemy jego wymagania. To jest bardzo ważne, żeby miał na to wpływ i mógł ten feedback przekazywać nam odpowiednio wcześnie. Oczywiście limitujemy też ilość pracy, która nie buduje wartości dodanej z perspektywy biznesowej. Wymieniłem tutaj automatyzowanie testów jako przykład. Natomiast to są wszystko metody, które stosujemy już od jakiegoś czasu, a wyniki są, jak widzieliście, dosyć słabe. Przyglądamy się więc również pracownikom. Osobiście znam kilku menedżerów, którzy hołdują w zasadzie, że lepiej jest mieć mniejszy zespół, ale złożony z ludzi bardziej uniwersalnych, takich super żołnierzy, gotowych podjąć każde wyzwanie, gotowych podjąć każdą zmianę w projekcie. Wierzcie mi jednak, bardzo trudno takich ludzi znaleźć, a jeszcze trudniej zatrudnić. Prawdopodobnie wiecie, jak wygląda w tej chwili rynek pracy w Trójmieście chociażby, jeżeli chodzi o IT. To, co możemy więc zrobić, to wykształcenie pracownika na nasz, według naszego wzorca, według tego, co faktycznie potrzebujemy w projekcie. Trzeba tu jednak pamiętać, że ten mit uniwersalizacji tutaj w zasadzie pęka. Ludzie w tej chwili, ludzie, których przyjmujemy do pracy, cenią sobie specjalizację. Powiedzenie programista Java, super, frontend czy backend, a który framework? To sprawia też, że dodatkowo, można powiedzieć, mamy dodatkowe ograniczenia wynikające z projektu. Projekt oczekuje, że dostarczymy tych ludzi odpowiednio szybko. Rzadko jest tak, że planujemy z wyprzedzeniem pół czy całego roku. Zazwyczaj jest tak, że po podpisaniu kontraktu mamy 1, 2, 3 miesiące, żeby rozpocząć pracę i tych ludzi już musimy mieć. Dlatego pozostajemy na bardzo niewielkich oczekiwaniach, jeżeli chodzi o kompetencje. Mówimy tylko i wyłącznie o kompetencjach twardych, a to też tylko niektórych, tych, których jesteśmy w stanie szybko wykształcić. I tak gdyby spuentować to wszystko, co do tej pory powiedziałem, to musimy stwierdzić, że przed startem każdego projektu rzeczywistość jest bardzo skomplikowana. Z jednej strony mamy bardzo wysoko wygórowane oczekiwania klienta, ambitne cele, z drugiej strony jesteśmy niekompletni. Jesteśmy niekompletni jako zespół i liczebnie, i kompetencyjnie. Co więcej, historia uczy nas, że klient w trakcie projektu nie przeznaczy dla nas tyle czasu, ile byśmy chcieli. To też jest pewne ograniczenie i sprawia, że ta rzeczywistość jest bardzo skomplikowana. No, na to wszystko powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. I ta ułomność nas jako ludzi będzie też rzutować w projektach. I paradoksalnie, gdyby to w tej chwili wszystko sumować i powiedzieć, przepuścić przez jakąś maszynę, która powiedziałaby, czy warto w ogóle uruchamiać w takiej rzeczywistości projekt, ona pewnie powiedziałaby, że nie. Natomiast my ten projekt uruchomimy. My ten projekt uruchomimy, bo wierzymy, że w trakcie trwania tego projektu uzupełnimy te wszystkie luki. I wydaje mi się, jestem przekonany, i o czym chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że stoi za tym coś więcej. Stoi pewna aspiracja pogodzenia wszystkich tych nieciągłości, które do tej pory zarysowałem, ponieważ w każdym tym miejscu, w każdym miejscu braku, w każdym tym punkcie niedoskonałości w trakcie trwania projektu, który będzie starał się nadrabiać, będą emocje. Będą emocje, którymi należy zarządzić. I to paradoksalnie jest ten czynnik sukcesu, na który dzisiaj chciałbym z wami zwrócić uwagę jako ten brakujący element, za którym idziemy do przodu, jeżeli chodzi o skuteczność naszych projektów. Chciałbym wam przedstawić dzisiaj przykład jednego projektu, który poprowadziłem w przeszłości. To był projekt już trwający i był w bardzo głębokim kryzysie. Dość powiedzieć, że w mojej organizacji niewiele osób w ogóle wierzyło, że uda się go jeszcze uratować. Przekroczony budżet, niedotrzymane terminy, projekt prowadzony metodyką kaskadową i wszystkie fazy wytwarzania otwarte i w każdej problem. To jednak było nic wobec tego, co zostałem w środku. To były po prostu dwa zespoły, mam na myśli tutaj zespół reprezentantów klienta i dostawcy, które kompletnie ze sobą nie pracowały. Pomimo kolokacji, czyli wspólnej lokalizacji obu teamów, nawet na kawę chodzili osobno. To, od czego zacząłem i od czego należało tutaj zacząć,
to reset relacji z klientem, nowe otwarcie, zastanowienie się, czy w ogóle chcemy, czy nam zależy. Okazało się, że tak. Jak najbardziej w tym przypadku każdy chciał kontynuować projekt, natomiast jakoś tak okopał się na własnych, we własnych pozycjach, które do tej pory były utwardzane miesiącami. Po tym nowym otwarciu zrewidowaliśmy cele projektu, zmieniliśmy kartę projektu, zmieniliśmy nawet architekturę rozwiązania, bo już nie pasowała do bieżących wymagań. Okazało się, że można. Po tym nowym otwarciu poszedł komunikat do zespołu o nowym stylu współpracy i to z czasem zaskutkowało najpierw zaufaniem, a potem nawet miejscami przyjaźniami. Jeszcze jeden przykład, żeby być może lepiej was zainspirować. To był projekt, który dla mnie osobiście już prowadziłem w innej roli w organizacji, jako ten, który nadzorował w ogóle portfel projektu w biurze. Byliśmy na samym początku dużego wyzwania. Mieliśmy wdrożyć duże rozwiązanie, ponad 12-miesięczny projekt u jednego z klientów w Polsce. Dla mnie ten projekt był jakby następcą, następnikiem dużego procesu, który był bardzo wyczerpujący, procesu sprzedażowego, gdzie wielokrotnie i wieczorami i w różnych innych miejscach, czy formalnych, czy nieformalnych, ten projekt po prostu staraliśmy się dopiąć i udało się. Natomiast potem, gdy już chcieliśmy zaktualizować tylko harmonogram, rozpocząć pracę, okazało się, że on ma potężny problem. Po obu stronach bowiem nie wiadomo, jak ze sobą współpracować. Jeżeli chodzi o nasz zespół, to wyglądało trochę jak skok na spadochronie. Dlaczego? Dlatego, że zespół był bardzo mocno przywiązany do tego stylu pracy, który dotychczas miał, a pracował z jednym klientem tu na miejscu w Sopocie. I to, co trzeba było zrobić, to wdrożyć system gdzie indziej, współpracując z klientem. Zespół był świadomy tego, że będzie musiał wyjeżdżać do klienta, no i tutaj nie było to zbyt oczekiwane od strony balansu życia zawodowego i prywatnego. Z drugiej strony klient też nie był na to gotowy, ponieważ oczekiwał, że ten dostawca będzie pracował w zasadzie rękę z nimi. Wiecie co, ja nawet przed startem tego projektu wynająłem mieszkanie w tym mieście po to, żeby osoby, które przyjadą, czuły się tam dobrze. Wyposażyliśmy je po zęby, był nawet grill na tarasie. Ale moja obawa dotyczyła tego, czy w ogóle ktoś będzie tam, czy będzie miał tam ktoś mieszkać. Udało się ten problem rozwiązać przez kreatywność zespołu i aktywność menedżera u klienta. Zainstalowaliśmy tam nawet system wideokonferencyjny, żeby zmienić pewne przyzwyczajenia interakcji twarz w twarz. I gdybym dzisiaj powiedział, dlaczego w tych dwóch przykładach, które dzisiaj zmieściłem tylko w tym krótkim czasie prezentacji udało się te projekty naprawić, nawiązałbym do stwierdzenia inteligencja emocjonalna Daniela Goleman'a. Co to jest? Być może niektórzy z was mieli taką sytuację w życiu, czy na studiach, czy w szkole, że niektóre osoby słabo sobie radziły, jeżeli chodzi o stopnie, a potem w życiu zawodowym notowały bardzo spektakularne wręcz sukcesy. One odnajdywały sytuacje, w których mogą zrealizować samego siebie, nawiązać relacje z otoczeniem, wyczuć emocje, zbudować porozumienie na tym polu, empatycznie podchodząc do tego, w jaki sposób, w jakiej sytuacji się znaleźli. Ja nie lubię formułek encyklopatycznych, dlatego niech to wystarczy za definicję tejże inteligencji emocjonalnej. Natomiast chciałbym wam jeszcze powiedzieć, nie wiem czy wiecie, że o inteligencji emocjonalnej mówią już nawet maszyny. Nasze konferencje są bardzo mocno ostatnio przepełnione właśnie sztuczną inteligencją, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że ludzie dążą do kontaktów bezpośrednich. I nie wynika to tylko i wyłącznie z tego, że większość informacji w kontaktach przekazujemy w sposób niewerbalny. Ostatnio miałem taką okazję zaprezentować dwukrotnie ten sam system informatyczny dwóm potencjalnym klientom z Europy. Obie były prowadzone modelem zdalnym, natomiast tylko w jednej byłem obecny u klienta bezpośrednio. Po prostu miałem inne zadania akurat przypadkowo zupełnie w tym samym czasie i mogłem tam być osobiście. Relacja wypracowana na kawie przy okazji jedzonego razem lunchu była nie do przecenienia
i ta druga prezentacja wypadła dużo, dużo lepiej, pomimo tego, że mój zespół wykonał jak najbardziej dobrą robotę i ta merytoryczna część prezentacji była jak najbardziej okej. Pamiętajmy też, że pomimo pogoni za wdrożeniem, dążeniem do wdrażania sztucznej inteligencji, na razie, to jest raport Gartnera, tylko 4% organizacji udało się to wdrożyć z sukcesem. I moi drodzy, ponieważ jesteśmy na tech stage'u, chciałbym już pomału kończąc moją prezentację, pokusić się o pewną prognozę. Prognozę najbliższego okresu, gdyż ten dalszy jest, można powiedzieć, hazardem, jeżeli chodzi o predykcje. Chciałbym was natchnąć i przekonać do tego, żeby w budowie zespołu informatycznego, w budowie zespołu, który będzie realizował projekty, dbać o cechy, które dzisiaj starałem wam się uwypuklić. A moim marzeniem, takim osobistym celem jest, żebyśmy lepiej współpracowali. A ta współpraca wielu firm IT wydaje mi się, że w najbliższym czasie będzie jak najbardziej możliwa. Z tego względu, że wszyscy obserwujemy globalną nierównowagę popytu i podaży usług IT, które świadczymy, co wsparte globalną wymianą informacji i sztuczną inteligencją będzie prowadziło nas do konieczności właśnie współpracy. I stosując inteligencję emocjonalną, jestem przekonany, że dźwigniemy tą współpracę na wyższy poziom, czego wam i sobie życzę. Skończył mi się czas. Zostawiam kontakt do siebie w materiale z prezentacji. Jeżeli byłyby pytania, serdecznie zapraszam.